Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj wracamy na najbardziej kontrowersyjną wyspę w całej Japonii, czyli na wyspę Tsushima. Gotowi? No to lecimy. Odcinek 20. Tak, nie przesłyszeliście się. 20. No kto by pomyślał? To dla mnie spore osiągnięcie, ponieważ statystyki podcasterskie twierdzą, że tylko 1% nowych podcastów dociera do odcinka numer 20. No i proszę, no jesteśmy w tym elitarnym gronie 1%. Więc który następny odcinek powinien być naszym celem? 50? Setny? No setny wydaje się bardzo, bardzo daleko, więc no dobra, niech będzie 50. I mówię tutaj, dotarliśmy, nasz cel w liczbie mnogiej. No trochę to dziwne, ale sama przecież tego nie robię. Bo to jest wysiłek zbiorowy, i mój, i wasz. Bo przecież bez was, czyli moich słuchaczy, nie byłoby tego podcastu. Nie byłoby sensu nagrywać tego podcastu. Więc robimy to razem. I teraz razem wracamy na wyspę Tsushima. To jest druga część opowieści z Tsushimy, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście pierwszej części, to wróćcie tutaj na pauzę i cofnijcie się odcinek przed, bo wtedy będzie łatwiej zrozumieć perspektywę dzisiejszych treści. A dokładnie, jakie będą dzisiejsze treści? Dzisiejsze treści to relacje japońsko-koreańskie z wyspą Tsushima w roli głównej. Tak, moi drodzy, wsadzamy dzisiaj kij w mrowisko i jeszcze tym kijem pogmeramy i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, niestety, ryzyko mrówczego pogryzienia jest dosyć wysokie. No ale dlaczego dziś taki ryzykowny temat? No ano dlatego, że po prostu nie sposób jest opowiadać o Tsushimie bez wspominania o Korei. No choćby z tego powodu, że niemal codziennie przypływają tam promy z miasta Busan, pełne Koreańczyków, których głównym celem są zakupy wolnocłowe. I jak patrzyłam w Matsumoto Kiyoshi, czyli jednej z głównych japońskich sieciowych drogerii w głównym mieście na Tsushimie, na to, co kupowali ci Koreańczycy, to się nieźle zdziwiłam. Bo wiecie, ich koszyki wyładowane były po same brzegi japońskimi, niskopółkowymi kosmetykami, słodyczami, a nawet wodą butelkowaną o różnych owocowych smakach. I aż się musiałam zapytać dziewczynę, czemu kupuje te kosmetyki, no bo przecież niby Korea z kosmetyków słynie. Na szczęście dziewczyna mówiła po angielsku i z wielką chęcią odpowiedziała, że nie może ufać jakości koreańskich kosmetyków. A w Japonii to wiadomo, powiedziała, przepisy są bardziej surowe i kontrola jakości ponoć lepsza. No, nie powiem, no trochę mnie to zaskoczyło. Dziewczyna była bardzo miła i chętnie rozmawiała, bo jak stwierdziła, woli rozmawiać ze mną po angielsku niż z Japończykami. Że co? Nie chce rozmawiać z Japończykami? Więc dlaczego robi zakupy w Japonii? A ona na to, bo to wcale nie jest Japonia. Tsushima według niej to wyspa koreańska. Że co, proszę? Skoro to nie jest Japonia i skoro to ma być Korea według niej, to dlaczego jej koszyk jest pełen japońskich produktów i nawet japońskiej wody o smaku brzoskwiniowym? I dlaczego wszystko jest pakowane w worki wolnocłowe? Skoro to ma być Korea, to dlaczego mieszkają tu Japończycy, z którymi ona woli nie rozmawiać? Ale kiedy zaczęłam bardziej dogłębnie ją o to wypytywać, to ona po prostu zignorowała moje pytania i wyszła ze sklepu. No niestety, jak tylko podstawowa logika poszła w ruch, to nagle okazało się, że też wolała ze mną nie rozmawiać. I tak to właśnie mojego pierwszego wieczora na Tsushimie zostałam zainicjowana w temacie pod tytułem Do kogo należy ta wyspa? Ale zacznijmy od początku. Są pewne kropki na mapie, które wzbudzają wielkie emocje terytorialne pomiędzy państwami.
w Japonii, no a raczej powinnam powiedzieć w pobliżu Japonii. Taką kropką na mapie są na przykład wyspy Senkaku, które Japonia twierdzi należą do Japonii, a Chiny twierdzą należą do Chin, a Tajwan twierdzi, że należą do Tajwanu. I to taka ciekawostka, bo akurat Chiny nie zaprzeczają tajwańskim roszczeniom, bo uważają Tajwan za terytorium chińskie. A co za tym idzie również, tajwańskie roszczenia uważają za chińskie. Drugie takie miejsce, o które toczy się spór terytorialny, to wyspa Takeshima. Takeshima po japońsku, a po koreańsku Dokdo. No i to raczej nie wyspa, a skaliste wysepki pomiędzy Japonią a Koreą, które są administrowane przez Koreę Południową, a które Japonia twierdzi, że są częścią japońskiego terytorium. No i tu muszę Wam powiedzieć, że kiedy byłam w Seulu przed pandemią, to pamiętam, że w pociągu z lotniska do miasta leciał film. I to właśnie był film o Dokdo z napisami w kilku językach, w tym również po japońsku, że Dokdo to Korea. Ale i Senkaku, i Dokdo to przecież malutkie miejsca, które są bezludne. No i choć mają one strategiczne znaczenie, to chyba jednak w tej chwili funkcjonują głównie jako symbol terytorialny, który ma, nie wiem, no, jak to powiedzieć, rozpalać żar patriotyzmu u obywateli, których w ogóle takie sprawy interesują. No a co ma to wszystko wspólnego z wyspą Tsushima? Ano, jak się okazuje, całkiem sporo. A wszystko to przez pechowe położenie geograficzne tej wyspy. No bo niestety leży ona w cieśninie koreańskiej. I jest skrawkiem Japonii najbliższym do Korei. Bo od miasta Busan do północnej części Tsushimy jest jakieś 40 km z małym hakiem. I prawie tyle samo do wyspy Iki, która leży pomiędzy Kyushu a Tsushimą. I tu taka historyjka. Kiedy dojechałam do miasteczka Hitakatsu w północnej części Tsushimy, było już po godzinie 19 i wszystkie lokalne sklepy i sklepiki były pozamykane, więc odpaliłam mapy googlowskie, żeby zobaczyć, gdzie znajduje się najbliższy otwarty sklep. A Google Maps na to, że w Busanie, w Korei. Fajnie. No, tylko żebym jeszcze jakoś mogła się tam dostać. No, było to dosyć fajne doświadczenie. Ale wracamy do głównego tematu. No i jest jeszcze jedna sprawa. Bo wiecie, w przeciwieństwie do Senkaku i Dokdo, Tsushima to ogromna wyspa. Ósma największa w Japonii. Ma ciut ponad 700 km kwadratowych i mieszka tam 28 tysięcy ludzi. Są tam dwa porty promowe i lotnisko. I choć Tsushima to terytorium japońskie, to wychodzi na to, że bardzo wielu Koreańczyków myśli inaczej. Bo według nich Tsushima jest częścią Korei, którą to część Japonia ukradła, w cudzysłowie. No i przez pierwsze 3 dni na wyspie, kiedy napotykałam wycieczki Koreańczyków, którzy przy każdym znanym miejscu ustawiali się do zdjęć z banerem, z napisem po angielsku Tsushima is Korea, czyli Tsushima to Korea, no to tylko wzruszałam ramionami. Że też myślałam, że też im się chce taki ogromny baner na wycieczkę zabierać. Ale potem zauważyłam, że tych grup było więcej niż jedna, i wszystkie machały energicznie południowo-koreańskimi flagami i bardzo głośno niestety wyrażały zdanie, że Tsushima to część Korei. No i nie wiem, muszę się przyznać, ślepa może byłam czy coś, ale dopiero po 3 dniach do mnie dotarło, że do tamtej pory widziałam dosłownie tylko garstkę turystów japońskich. Tak na poważnie to chyba spotkałam więcej zachodnich obcokrajowców niż Japończyków podczas tamtej podróży. No i tak sobie wzruszałam ramionami, dopóki nie dojechałam do miasteczku Hitakatsu na północy, a tam miałam zabukowane 2 noce w hotelu o nazwie Daemado. I kiedy robiłam tę rezerwację na stronie Rakuten Travel, na japońskiej wersji Rakutenu, to nic specjalnego nie rzuciło mi się tam w oczy. No, hotel jak hotel. Niektóre opinie były mało pochlebne, bo cytat tutaj, to hotel dla cudzoziemców i wszyscy pracownicy to cudzoziemcy. Koniec cytatu. No ale nie przejmowałam się tym, bo brzmiało to dla mnie jak taki typowy, wiecie,
japoński ksenofobiczny komentarz, a takie zdarzają się niestety dosyć często, więc go po prostu zignorowałam. Ale kiedy dojechałam do hotelu, to okazało się, że komentator ze strony Rakuten Travel miał rację. W hotelu nikt nie mówił po japońsku. Nie było nawet żadnych tabliczek po japońsku, żadnych opisów, nic. Nawet kosze na śmieci i kosze na puszki i szkło i tego typu rzeczy do recyklingu, wszystko opisane było tylko po koreańsku. Podczas mojego pobytu w tym hotelu byłam jedyną niekoranką. Ku ogromnemu zdumieniu i obsługi i koreańskich gości. Mnie to osobiście nie przeszkadzało. No, hotel był tani, czysty, łazienka była w porządku, ogrzewanie działało, żadnych pluskiew w łóżku nie było, nic mnie nie pogryzło. No jak dla mnie zupełnie bezproblemowo. I cena była super. Ale następnego poranka na parkingu, kiedy pomagałam koreańskiej rodzinie odpalić samochód, bo im bateria padła, a nikt w lokalnej wypożyczalni nie odbierał telefonu, to dowiedziałam się od nich, że nazwa hotelu Daemado jest po prostu koreańską nazwą wyspy Tsushima. I w tym momencie postanowiłam, że jednak niestety trzeba będzie o tym fakcie porozmawiać, bo nie można tego dłużej ignorować. Bo po prostu nie da się rozmawiać o Tsushimie, pomijając ten temat. I dlatego też mamy ten odcinek. O, i zanim zapomnę, to muszę wam powiedzieć, że jedną z atrakcji na północy wyspy jest koreański punkt widokowy, czyli Korean Viewpoint, tak nazywany z angielska, z którego, jak sama nazwa wskazuje, przy dobrej pogodzie można zobaczyć wybrzeże Korei, a w nocy światła Busanu. No niestety, powiem wam, nie dane mi było ani jedno, ani drugie. Bo jak jechałam tam po ciemku, to się po prostu zgubiłam. I żartobliwie powiedziałam mężowi, że północ Tsushimy jest bardzo strategicznie nieoświetlona. A on mi na to odpowiedział, że może jest tak celowo strategicznie nieoświetlona, bo przecież jest bardzo strategicznie położona. No i kurczę, no logika w tym jakaś była i musiałam mu przyznać rację. No, a kiedy byłam w tym koreańskim punkcie widokowym w ciągu dnia, to niestety nie dostrzegłam Korei. Zamiast tego dostrzegłam grupy Koreańczyków, którzy bardzo chętnie narzekali, łamaną angielszczyzną, prosto do mnie, że tablice informacyjne przy tej atrakcji turystycznej kłamią. A dlaczego? No bo Korei nie było widać. I że kłamią celowo, żeby zniechęcić Koreańczyków do dalszego zwiedzania. No i znowu nie bardzo widziałam w tym logikę, ale chłopakom bardzo wyraźnie ulżyło, kiedy z siebie tą gorycz wylali. No i co zrobili? Wsieli samochód i pojechali zwiedzać dalej. I tak straciłam okazję do zapytania się ich, dlaczego niby Tsushima miałaby ich zniechęcać do zwiedzania, skoro przecież dla wyspy koreańscy turyści to, nie chcę powiedzieć dojne krowy, ale wiecie, co mam na myśli. Im więcej tych turystów tam przyjeżdża, tym więcej pieniędzy wydają, tym większe zakupy robią, tym lepiej dla gospodarki, ekonomii całej wyspy. Mieszkańcy Tsushimy z kolei bardzo dobrze rozumieją ich zadanie i nauczyli się żyć, jakby to powiedzieć, w symbiozie z koreańskimi turystami. Nauczyli się tolerować ich zachowanie, ignorują ich nacjonalistyczne prowokacje, zrobili co mogli, aby Koreańczycy czuli się jak u siebie w domu. Mieszkańcy Tsushimy mówią po koreańsku, postawili wszędzie znaki w dwóch językach, restauracje serwują autentyczne koreańskie jedzenie i niemal każdy sklep, jak już wspominałam, oferuje opcję tax-free wolnocłową dla turystów z Korei. A w głównym miasteczku Izuhara jest takie centrum handlowe i na placyku w tym centrum handlowym jest ogromny ekran i na tym ekranie non-stop leciały koreańskie seriale na przemian z japońskimi wiadomościami. A skąd takie rozdwojenie jaźni na Tsushimie? No bo po prostu mieszkańcy wyspy potrzebują tych koreańskich turystów, aby móc zarabiać na życie. Bo tak niestety to muszę wam powiedzieć, że innych opcji w zasadzie to tam nie ma. Kiedy dojechałam na parking przy punkcie widokowym na górę Eboshi, powitały mnie tam koreańskie tłumy oraz
food trucki, food truck, nie wiem jak to się mówi po polsku. No, samochody z jedzeniem i z napojami. Ale menu było tylko i wyłącznie po koreańsku. Jedzenie było zaś zgoła japońskie, czyli taiyaki, yakisoba i inne przekąski. Takie wiecie, jedzenie trochę jak można znaleźć na japońskich festiwalach. Soki owocowe, lody z automatu i inne budkowe specjały. A babcie za ladą, które to wszystko sprzedawały, świergotały po koreańsku. Więc jak sobie kupowałam coś do picia, to się z głupia Franc zapytałam, czy były koreankami. A one się tylko roześmiały i wyjaśniły, że są Japonkami, urodzonymi i wychowanymi na Tsushimie. Dla nich mówienie po koreańsku i poniekąd udawanie Koreanek to była po prostu praca. No i pracowały super, bo biznes aż furczał. Bo każdy autokar wycieczkowy wypluwał pomiędzy, 20 a 40 osób, które od razu ustawiały się w kolejce po napoje i przekąski, a autokary przyjeżdżały jeden za drugim. No, a koreańscy turyści strzelali sobie foty, że patrzcie, tutaj jest naprawdę Korea, wszyscy tacy mili i pomocni i nawet po koreańsku mówią. W miasteczku Izuhara, jak i również na północy wyspy, restauracje miały naklejki przyjaźni. Takie z flagą koreańską. Serduszka, we love Korea, kochamy Koreę. Menu wszędzie było po japońsku i po koreańsku. Po angielsku to chyba niczego nie widziałam. I konsternacja, jak weszłam do jednej z knajp ze słynnymi burgerami, no bo które menu mi podać? Japońskie, koreańskie? Nie byli pewni. O, a skoro już wspominałam o flagach, to tutaj taka mała obserwacja. Bo wiecie, to jest takie dosyć nietypowe. Tsushima, jak do tej pory w moich podróżach po Japonii, była chyba jedynym miejscem, gdzie niektóre domy, prywatne domy, miały wywieszone japońskie flagi. I już wyjaśniam. Japonia nie ma tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie to normalne, żeby ludzie mieli flagi amerykańskie wywieszone przed domem. W Japonii flagi powiewają na ulicach podczas świąt państwowych. Na co dzień flagi można zobaczyć w miejscach urzędowych, rządowych, przed niektórymi szkołami i przed dużymi chramami shintoistycznymi, ponieważ Shinto to w zasadzie oficjalna religia japońska. I nie ma tutaj tradycji wywieszania flag przed prywatnymi domami. Jeśli na przykład, powiedzmy, w mojej prefekturze ktoś by tak zrobił, to natychmiast zostałby okrzyknięty skrajnym prawicowcem, który się ze swoją orientacją polityczną jawnie afiszuje. No bo wiecie, można być skrajnym prawicowcem, ale publicznie się tego nie mówi. Tak jest na przykład u nas w Gunmie. I niestety nasza prefektura jest bardzo, ale to bardzo konserwatywna. A flag przy prywatnych domach nie ma. A na Tsushimie flagi przy prywatnych domach tu i ówdzie powiewały. I było to tak fajnie, bo takie małe przypomnienie dla tych, co zwracają na te szczegóły uwagę, że hej, to jednak nadal Japonia, bez względu na to, co niektórzy turyści sobie o tym myślą. No ale skąd się wzięła ta potrzeba afirmacji, że Tsushima to japońska wyspa? No tu, po odpowiedź trzeba odbyć podróż w czasie. Więc tradycyjnie już zapraszam w otchłanie historii. I wcale nie do początków XX wieku, kiedy to Japonia postanowiła przyłączyć Koreę do swojego imperium. O nie, lecimy w głębszą przeszłość, do XII wieku. A jak się wam nie chce podróżować w czasie i słuchać tego wszystkiego, to tutaj daję wam skróconą wersję. Klan, który przez stulecia rządził Tsushimą, był bardzo bliski Korei, czasami bliższy Korei niż Japonii. No i jeśli nie chcecie słuchać reszty, to możecie przeskoczyć kilka następnych minut, bo my lecimy do XII wieku. A wtedy to Tsushimą rządził klan Abiru. Ale Abiru zbuntowali się przeciwko ich ówczesnym, miłościwie panującym władzom na wyspie Kyushu. Władze na Kyushu, czyli na najbliższej, dużej japońskiej wyspie, potraktowały tą rebelię bardzo poważnie. I wysłały jeden z mniejszych lokalnych klanów, aby tą rebelię na Tsushimie zgnieść. No i tak trochę mi to przypomina fabułę Gwiezdnych Wojen, że tak powiem. I tu taka ciekawostka przy okazji, bo choć ten mniejszy klan był bardzo zaprawiony w bitwach,
to jednak jego głównym zajęciem był szeroko pojęty handel, interesy, no i działalność raczej gospodarcza niż bojowo-wojskowa. I to właśnie był klan So. Tak, to krótkie nazwisko, So. Tak więc klan So został wysłany na Tsushimę, żeby zająć się rebelią klanu Abiru. I zrobili to tak skutecznie, że sami stali się nowymi lordami na Tsushimie. No ale dlaczego władcy na Kyushu wysłali właśnie ich na Tsushimę? No bo tak szczerze mówiąc, to chcieli się klanu So pozbyć. Ale ten ich plan przyniósł odwrotny skutek, bo nie dość, że So unicestwili rebelię na Tsushimie, to jeszcze im się tak tam spodobało, że postanowili tam zostać na stałe. No dobra, ale co to ma w ogóle wspólnego z Koreą? Dobre pytanie. Klan So, jak większość cwanych biznesmenów, nie dyskryminował, jeśli chodzi o handel. Już na Kyushu dorobili się pokaźnego majątku, handlując właśnie z Koreą. I kiedy przenieśli się na Tsushimę, która była położona jeszcze bliżej Korei, to ich relacje z Koreą tylko się pogłębiły i zacieśniły. I częściowo było to napędzane po prostu prozaiczną potrzebą przetrwania, bo mały klan na wyspie nie wytrzymałby długo bez silniejszych sojuszników. Ale i tutaj klan So był dosyć cwany i postanowił działać na dwa fronty. Więc z jednej strony przysięgali oni wierność władzom Korei, a z drugiej strony przysięgali lojalność japońskim władcom na Kyushu. I żeby nie dać Koreańczykom żadnych powodów do zaatakowania, to klan So, aby zacieśnić te relacje z Półwyspem Koreańskim jeszcze bardziej, miał w zwyczaju sprowadzanie sobie żon z Korei. Tak więc dziewczyny z prowincjonalnej, lokalnej koreańskiej arystokracji, pomniejsze księżniczki i inne szlachcianki, były wydawane za mąż za przywódców klanu So na Tsushimie. A w zamian za to strona koreańska obiecywała, że Tsushimy nie będą atakować. No bo jeśli by atakowali, to przecież mordowaliby własne siostry i córki i wnuczęta. O wiele łatwiej było zostawić ten klan So samym sobie i dać im monopol na handel z Koreą. A jak członkowie klanu coś przeskrobali po stronie japońskiej, to wiecie, gdzie uciekali, aby się ukryć? Do Korei. I to jest taka skrócona historia tego tsushimskiego lordostwa. Klan So niestety wybrał niezbyt mądrze w XVI wieku, kiedy to zawarł sojusz z siłami niejakiego Toyotomi Hideyoshi i kiedy to wziął udział w japońskiej inwazji na Koreę. A było to w roku 1592. Inwazja okazała się totalną porażką, a klan So został postawiony w bardzo niefajnej sytuacji. No więc co mieli zrobić? Zaczęli za plecami japońskich szogunów sami prowadzić dyplomatyczne negocjacje z Koreą, żeby jakoś z tego impasu wybrnąć. I nie cackali się. Podrabiali dokumenty z obu stron, że niby byli oficjalnymi wysłannikami szoguna, aby reprezentować interesy Japonii w Korei. I vice versa, że byli oficjalnymi wysłannikami Korei na terenie Japonii. I chociaż bardzo pogmatwali, to odwalili kawał tak fantastycznej roboty, że szogunat Tokugawów zrobił z klanu So oficjalnych przedstawicieli Japonii, i dyplomatycznych, i handlowych, w relacjach z Koreą. Skomplikowane? Więc przypominam wam skróconą wersję. Klan So, który przez wieki rządził Tsushimą, był czasami bliższy Korei niż Japonii. I to właśnie na tych związkach opierają się koreańskie roszczenia terytorialne odnośnie Tsushimy. No i tutaj nie pomaga również fakt, że podczas aneksji Korei do Japonii w 1910 roku Tsushima była miejscem, gdzie ludność z obu stron cieśniny koreańskiej swobodnie się mieszała. A mieszkańcy Tsushimy, jeśli szukali lepszego życia, to nie wyruszali do japońskiego Kyushu, a właśnie do koreańskiego Busanu. I tu taka ciekawostka. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku wspominałam o słynnym pisarzu, który urodził się na Tsushimie? Czyli o niejakim Nakaraitosui? Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu,
dowiedziałam się podczas wizyty w muzeum, które znajduje się w jego dawnym rodzinnym domu na Cusimie, że bardzo wielu Koreańczyków uważa go za pisarza koreańskiego. Dlaczego? Bo spędził swoją młodość w Busanie. No dobrze, a skoro już jesteśmy w temacie tego pisarza, to właśnie w tym muzeum, poświęconym jego osobie, miałam moje drugie starcie z grupą pod znakiem Tsushima is Korea, czyli Tsushima to Korea. I nie powinnam tego miejsca nazywać muzeum, bo to raczej taki ośrodek kultury. Jest tam też i mały ogród, i kawiarnia. Ogólnie jest to bardzo przyjemne miejsce, gdzie można sobie usiąść i odsapnąć po intensywnym zwiedzaniu bliższej i dalszej okolicy. I tak też właśnie zrobiłam podczas mojej wizyty, kiedy byłam w głównym mieście na wyspie. I kiedy dotarłam do tego muzeum, albo ośrodka kultury, jak komu wygodnie, to zastałam tam bardzo liczną grupę koreańskich turystów. I właśnie tutaj było moje pierwsze ostre starcie z banerkiem Tsushima to Korea. Bo koreańska grupa usadowiła się przed budynkiem, rozwinęła baner i sztandary i zaczęła pozować do zdjęć. No a kiedy już skończyli swoją sesję zdjęciową i zbierali się do wyjścia, to po prostu rzucali swoje śmieci na ziemię. Puszki po napojach, jednorazowe kubki po kawie, opakowania po chipsach, papierosowe pety również, pomimo zakazu palenia. Jeden ze starszych panów w tej grupie, który chciał zabłysnąć swoją znajomością języka angielskiego, zagadał do mnie i zapytał się, jak mi się podoba moja wycieczka po Korei. Dokładnie tak. Odpowiedziałam mu, że nie bardzo, bo niestety Koreańczycy zostawiają za sobą okropny syf. I tutaj wytknęłam paluchem te sterty śmieci. I powiedziałam, że jeśli reszta Korei jest również syfiasta, to nie chcę jej odwiedzać. A potem już byłam taka trochę złośliwa i dodałam, że może on wcale nie wierzy w to, że to miejsce jest Koreą, że on dobrze wie, że to Japonia i że Japonią gardzi i dlatego taki syf po sobie zostawia. Młodsi ludzie w jego grupie, którzy rozumieli po angielsku, parsknęli śmiechem, ale starszy pan nie odpuścił i szukał zaczepki. I bardzo agresywnie potem usiłował wyrwać mi z rąk telefon, mimo że wcale tej interakcji nie nagrywałam. I jakoś tak nie miałam ochoty czekać i patrzeć, jak ta sytuacja się rozwinie, więc po prostu ewakuowałam się stamtąd, jak tylko szybko mogłam. I kiedy opowiedziałam wieczorem mężowi, co się tamtego dnia wydarzyło, to powiedział to tak mniej więcej, tutaj cytat. Oj, to musisz teraz do tego chramu pojechać, gdzie w ogóle nie chcą koreańskich turystów wpuszczać. Koniec cytatu. No o tym to już słyszałam, ale dopiero w tamtej chwili dotarło do mnie, że ojeju, tak, to przecież ta sama wyspa, Tsushima. A chram, o którym mowa, to Watazumi. Niektórzy mówią Watazumi, ale jest też i inny chram na Tsushimie znany jako Watazumi, więc trzeba zawsze bardzo dokładnie się upewnić, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Jeśli zobaczycie bramę torii stojące w wodzie, to jesteście w tym Watazumi, o którym tu mowa. A było to tak. Na początku 2020 roku główny kapłan w tym chramie wskoczył na Twittera, a wtedy jeszcze to był Twitter, i oznajmił, że ma zamiar zbanować wszystkich zagranicznych turystów jak leci. A wszystko ponoć z powodu złego zachowania koreańskich grup turystycznych, których członkowie zbezczeszczali święte miejsce. Oczywiście musiałam to święte miejsce odwiedzić. I nawet bez tej kontrowersji okazało się, że było ono na mojej liście głównych miejsc do odwiedzenia na Tsushimie. Bo przecież Ghost of Tsushima. Więc pojechałam. Zaparkowałam sobie samochód i z pewnymi obawami ruszyłam w kierunku chramu, ale nikt mnie nie zatrzymał, żadnych barierek nie było, ani nic. Był za to kapłan zamiatający dróżkę, który pokiwał głową na przywitanie i nawet bardzo dyskretnie się odsunął z głównego planu, tak żeby mogła sobie filmować wszystko. Przyjechały dwa kolejne samochody, zaparkowały obok mojego. W jednym była koreańska rodzina, a w drugim jacyś młodzi Koreańczycy. Grzecznie sobie wszyscy chodzili wyznaczonymi ścieżkami, pstrykali zdjęcia. Nikt nie sprawiał najmniejszego kłopotu. Ale autokary wycieczkowe nie zatrzymywały się tam. One po prostu jechały dalej. No, byłam zaintrygowana. Więc poszukałam pana zamiatacza i
Tak walnęłam komentarz, że te autokary się nie zatrzymują. A on po prostu wzruszył ramionami i po czym dodał, że powinnam przyjechać następnego dnia z rana, bo wtedy widok na te tory w wodzie będzie o wiele lepszy podczas przypływu. I zapytał się też mnie, skąd byłam, i taka mała gadka. No byłam jeszcze bardziej zaintrygowana. Koreańska rodzina usiłowała zrobić sobie zdjęcie grupowe, ale wiatr przewracał im ten maleńki statywik, więc podeszłam i zaofiarowałam się po angielsku, że im to zdjęcie pstryknę. No i zapytałam się, jak im się na co się mi podobało. Kobieta odpowiedziała, że jest cicho i spokojnie, peace and quiet, i że to dobre miejsce, żeby pokazać dzieciom coś innego. Nie wspominała ani o kontrowersji związanej z tym chramem, ani o Tsushima to Korea, no i szczerze mówiąc, bardzo miło nam się rozmawiało. Godzinę później znowu się spotkaliśmy, tym razem w punkcie widokowym na szczycie góry Ebosi, i znowu było bardzo kulturalnie i przyjemnie, i okazało się, że jej brat pracuje obecnie w koreańskiej korporacji w Polsce, więc śmiałyśmy się z tego zbiegu okoliczności. I powiedziała, że ponoć wybierają się z rodziną do Polski na Boże Narodzenie w tym roku, bo według jej brata właśnie Boże Narodzenie to najlepsza pora na odwiedziny w Polsce. Nie powiem, zaskoczyło mnie to. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś polecał, żeby odwiedzić Polskę na Boże Narodzenie. No i tu muszę przyznać się, że Koreańczycy napotkani podczas tej wyprawy nie dawali się łatwo zaszufladkować. Z jednej strony autokary pełne ludzi machających plakatami, że Tsushima to Korea, a z drugiej normalni turyści, rodziny zwiedzające budżetowo ościenny kraj. No i właśnie to na tym nieszczęsnym parkingu do punktu widokowego na górze Ebosi ten kontrast był najbardziej widoczny. No i według babki z bratem w Polsce nawet zwykli Koreańczycy czuli się nieswojo w obecności koreańskich nacjonalistów. No a co z tymi nacjonalistami? No chyba wypada się cieszyć, że tylko zdjęcia z banerkami sobie w tej chwili robią, bo jeszcze nie tak dawno było o wiele bardziej zapalnie i agresywnie, że tak powiem. Na przykład w 2012 roku były dwa przypadki kradzieży posążków. Jeden był ukradziony z chramu, a drugi ze świątyni na Tsushimie przez obywateli Korei Południowej. I kiedy rok później, czyli w 2013, próbowali oni sprzedać te posążki w Korei, to sprawa wybuchła. Najgłośniej było o posążku siedzącego Buddy, który został skradziony ze świątyni Kanonji na Tsushimie. Bo okazało się, że jedna ze świątyń buddyjskich w Korei, świątynia Buseoksa, złożyła pozew sądowy, że ta statuetka należała do Korei i że została zrabowana w XIV wieku przez piratów, czyli tak zwanych Wako, i zabrana do Japonii. No i to kurczę fakt, bo klan Song, o którym już była mowa, wspierał piractwo. I piractwo było dla nich jednym z bardzo ważnych źródeł dochodów. No i w 2017 roku sąd w Korei przyznał rację świątyni koreańskiej. Ale świątynia w Japonii złożyła odwołanie do Najwyższego Sądu w Korei Południowej i sprawa potoczyła się dalej. No i zaczęto się bardzo dokładnie przypatrywać datom najazdów pirackich i dacie, kiedy posążek zniknął z Korei. No i okazało się, że była różnica ponad 100 lat. Świątynia Kanonji na Tsushimie przedstawiła nawet jakieś historyczne dokumenty, o ile się nie mylę, że założyciel tej świątyni przywiózł posążek z Korei jako podarunek w 1527 roku, czyli dużo później niż piraci, którzy napadali na Koreę w drugiej połowie XIV wieku. I dopiero 23 października 2023 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy temu, Najwyższy Sąd w Korei Południowej przyznał rację świątyni Kanonji na Tsushimie i oficjalnie zadecydował, że posążek powinien wrócić na Tsushimę. Skomplikowane? No właśnie. Tak wyglądają relacje japońsko-koreańskie i koreańsko-japońskie z Tsushimą w roli głównej. Ale jeśli myślicie, że to koniec, to niestety muszę was rozczarować. Nie ma tak łatwo, jest więcej. I choć nawet źródła historyczne, koreańskie źródła historyczne podają, że Tsushima była częścią Wa, czyli Japonii, mniej więcej od roku 400, 400?
Nie przeszkadza to pewnej części, na szczęście małej części, południowo-koreańskiej elity rządowej w propagowaniu tej idei, że Tsushima to terytorium Korei. I choć po II wojnie światowej już o tym debatowano, bo w 1948 roku Korea twierdziła, że Tsushima należy do nich, to ostatecznie ustalono, że jednak Tsushima to wyspa japońska i Korea się z tym zgodziła w końcu w 1974 roku. Ale nadal są głosy, że Tsushima to wyspa koreańska. No i wiecie, te głosy to one chyba będą zawsze i nigdy nie umilkną. Ale dla przykładu. W 2008 roku 50 członków południowo-koreańskiego parlamentu stworzyło grupę do przeanalizowania sprawy, do kogo należy Tsushima. No oczywiście w ich założeniu wyspa ta należy do Korei. W 2010 roku powstała kolejna grupa parlamentarna dedykowana Tsushimie. Tym razem z 37 członkami. I tak to jest z tą Tsushimą. Przez lata jest cicho, potem nagle robi się głośno. Ale dziwnym trafem robi się głośno zazwyczaj w latach, kiedy w Korei Południowej odbywają się wybory. Ale jestem pewna, że to przecież tylko niefortunny zbieg okoliczności. No i w podsumowaniu muszę wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo podziwiam mieszkańców Tsushimy. Bo podchodzą do wszystkiego ze spokojem i, jakby to powiedzieć, z anielską cierpliwością. Pozwalają grupom pozować z banerami Tsushima to Korea. Nawet grzecznie zatrzymują samochody, aby grupy koreańskie mogły strzelić sobie foty godne Instagrama w efektownych miejscach, gdzie trzeba pozować na środku drogi. Więc japońscy kierowcy zatrzymują samochody, czekają aż Koreańczycy pstrykną sobie zdjęcia, zejdą z drogi i dopiero potem jadą dalej. Pracownicy branży turystycznej na przykład ze wzruszeniem ramion sprzątają śmieci i zamiatają pety rzucone przez te grupy. A biznesy pracujące z grupami turystycznymi śmieją się chyba do rozpuku, kiedy sprawdzają stan swoich kont bankowych. Bo nawet i nacjonaliści muszą przecież coś zjeść na obiad i kupić prezenty z wycieczki, no nie? A zakupy wolnocłowe to przecież obowiązkowy punkt programu. No i nawet okazuje się, że i południowo-koreańscy patrioci, którzy niby odwiedzają Koreę, to jednak bardzo cenią sobie jakość japońskich produktów. No a co wy o tym wszystkim myślicie? Jak wam się podoba ta ciemniejsza strona wyspy Tsushima? Było to trochę długie i mam nadzieję, że was nie zanudziłam i że nie usnęliście podczas tego podcastu. No a jeśli usnęliście, no to mam nadzieję, że przynajmniej była to przyjemna drzemka. No a teraz dobra wiadomość. To już wszystko na dziś. I jak zawsze w opisie do tego odcinka znajdziecie kilka linków, na podstawie których oparłam się w dzisiejszych treściach. I jeśli te treści wam się podobały, to zapraszam do subskrypcji na YouTubie, do zostawienia oceny na Spotify albo Apple Podcasts i do obserwacji na Instagramie. No i do kontaktu mailowego, jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować. Wszystkie te dane będą w opisie do tego odcinka. A wasze wiadomości i komentarze są zawsze miło widziane. A teraz czas lądować i wracać do rzeczywistości. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już wkrótce. Do usłyszenia.